Długiego czasu obserwuję te bardzo niepokojące i ciągle psujące się relacje między kibicami a władzami miasta i powiem tak, żeby nie odnosić się w szczegółach do tej sprawy, żeby ktoś mi nie zarzucił, że polityka wchodzi do piłki nożnej. Jak w soczewce te relacje pokazują w ogóle brak zdolności do komunikacji prezydenta z ludźmi, którzy mają inny pogląd niż on. Te sprawy w innych tematach się bardzo eksponowały, w takich jak prywatyzacja Kapecu czy przebieg drogi ekspresowej S5 przez centrum miasta. Wszyscy ci, którzy wypowiadają się inaczej, są w sposób bezwzględny traktowani przez władze miasta i to jest niepokojące, a korzystając z faktu, że właśnie rozpoczął się Wielki Tydzień, apeluję o pewną refleksję, bo to, co dzieje się na Zawiszy, może naprawdę skończyć się bardzo źle.